Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na test laptopa Gigabyte Aero 14 OLED. Jest to laptop dla mnie, ponieważ jego przeznaczenie to zastosowania pro. Ja zawsze wyjeżdżając na jakieś eventy zabieram laptopa ze sobą, żeby później móc zmontować z tego film i Wam pokazać. Do tej pory siedziałem na Acer Swift 3 z Ryzenem 7 i wbudowanym układem graficznym Vega, no i niestety ten sprzęt już trochę nie domaga. Obróbka wideo, a dokładnie eksport wideo, zajmuje na nim bardzo długo, także przyda się coś lepszego. Film będzie na totalnym luzie, także ja będę tutaj latał sobie po pokoju z kamerką w ręku i wszystko to, co chcę Wam pokazać, mam nadzieję Wam pokażę, bez przedłużania jedziemy z tematem. Tutaj jest nasz dzisiejszy bohater, czyli Gigabyte Aero. Seria stworzona z myślą o twórcach, no bo Gigabyte rozdzielił laptopy gamingowe, czyli mamy gamingówki Aorusy z matrycami większymi raz i dwa, że szybszymi. A tutaj właśnie seria Aero dla takich osób jak ja. Cała obudowa, od tego może zacznę, ja będę wrzucał tutaj przebitki z Black Magika, bo nie wiem jak sobie poradzi i z, ze światłem i zastrością ten DJ Osmo. Cała aluminiowa obudowa, co też istotne dość łatwo się czyści, także nie bardzo się palcuje, bo nie mam żadnego, żadnej struktury szczotkowanego aluminium. Także fajnie. 14 cali przekątna na ekranu, ekran za chwilkę Wam pokażę. że jasna tak jak mówiłem wcześniej jest to OLED. Jak już przy laptopie jesteśmy na zewnątrz, to tak, profil 1,7 cm, waga niecałe 1,5 kg, także laptopik fajny do właśnie gdzieś tam podróżowania, łatwo mi zmieści się w plecak, nie będzie problemu, zresztą ten Acer, którego mam do tej pory, też jest 14-calowym, znaczy też ma 14-calowy wyświetlacz. Co do wyjść-wejść, wejść, jak już tutaj jesteśmy, to tak, po tej stronie USB typu C do zasilania, następnie czytnik kart microSD, to też będzie mi się przydawało, Uniwersalny port audio, słuchawki mikrofon. Tutaj z boku jeszcze mamy otwory wentylacyjne. Druga strona dwa USB typu C ze wsparciem Thunderbolt 4, czyli szybki transfer. To też będzie mi bardzo przydatne. Otwory wentylacyjne też na tej stronie. I dalej na tyle. Wyjście wideo HDMI i port USB typu A3, dwa generacji pierwszej, no i po bokach też otwory wentylacyjne. Ja może teraz laptopa otworzę. Tutaj mamy e, opcję Windows Halo, czyli rozpoznawanie twarzy. Mam nadzieję, że lampa mi się w nim nie odbije. Sorry, bo tak ciężko mi jedną ręką się oporuje, Ale jak widać, jedną ręką można laptopa spokojnie otworzyć. No i dobra, teraz pokażę swoją pacjatę. Proszę bardzo, cyk odblokowane. Grałem taką tapetkę, żeby ładnie pokazać wam potem różnicę między IPS-em a OLEDem. Żeby były fajne kolorki i też dużo czarnego. No bo jakby nie patrzył, OLED ma kolor czarny, naprawdę czarny, a nie szary. Jak już przy matrycy jesteśmy, czyli tak, 14 cali, rozdzielczość 2880 na 1800, format 16 na 10 i odcierzanie 90 Hz, także nie mamy zwykłej 60 Hz, a 90 Hz, także gdyby ktoś chciał sobie na tym lapku pograć, no to te 90 Hz na pewno się przyda. Co do pokrycia barw, to tak, Adobe RGB to jest 88%, oczywiście podaje dane procenta, nie mam pojęcia, jak to wypada realnie, bo nie mam kolorymetru dalej srgb 100% i dc dci p3 o tak to się nazywa też 100% mamy też wbudowane kilka profili co do kolorków to później wam pokażę na górze matrycy kamerka full hd czyli 1080p i dwa mikrofony dalej klawiaturka podświetlana na kolor biały możemy sobie to podświetlenie rozjaśnić przyciemnić lub też wyłączyć gdyby wam nie pasowało moim zdaniem ściąga bardzo fajna generalnie bardzo wygodnie mi się na niej pisze Mimo, że jest dość niski skok klawisza, bo 1,7 mm, ale naprawdę klawka jak dla mnie bajka. Pamiętajcie jednak, że to jest no, tutaj preferencje każdego z Was, co uważa za stosowne, czy co uważa za odpowiednie dla samego siebie. Touchpad dość duży, bez klawiszy fizycznych, czy też przycisków fizycznych. Nie to nie przeszkadza, bo ja wszystkie lapki, które używam, właśnie są bez takich um, fizycznych przełączników, czy też klawiszy, bo przełączniki to są w klawiaturze, oczywiście. Także do jego działania nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do bebechów, czyli do wnętrza, to tak. Intel i7-13700H, 13 generacja, 6 rdzeni P, 8 rdzeni E, RTX 4050, 6 GB pamięci wiram na pokładzie. Także do obróbki jak najbardziej laptopik powinien spisać się bardzo dobrze. Ja też zrobię dla Was porównanie do tego Acer'a, którego do tej pory mam, jak wygląda obróbka jednego z moich materiałów, czasowo oczywiście. Co tutaj więcej wam jeszcze powiedzieć. Dysk SSD, ja może otworzę. To dysk SSD PCI Express 4.0 o pojemności 1 TB. Ja to już go zapełniłem dość mocno, bo grałem Steam'a z kilkoma grami, bo też gierki chciałem dla was przetestować. Oczywiście mam Adobe, mam jakieś tam pliki właśnie pod ten projekt, także dysk jest już zapełniony. No i tak, 16 GB pamięci RAM. I niestety kości są lutowane. Także z upgrade'u pamięci nici. Szkoda, bo ja myślałem, że sobie będę mógł sobie dwie kostki po 16 wsadzić. No do Adobe by się z pewnością przydało, a tutaj niestety się nie da. Taktowanie pamięci, bo to są DDR5, oczywiście 6400 MHz, aczkolwiek działają one w GIR 4. Co do baterii, 63 godziny, także szału nie ma, ale przy takim normalnym użytkowaniu, przeglądanie neta, obejrzenie sobie jakiegoś YouTube'a, mi to wystarczyło na około 6 godzin, także całkiem przyzwoicie, ale dodać muszę, że stało się to po wgraniu najnowszego biosu, bo na poprzednim biosie ten czas wynosił około 3 godzin niecały 3 godzin. Także tutaj było coś z, ze złym zarządzaniem energią. Także jeżeli ktoś by się na takiego lapka zdecydował, no to koniecznie wgrać trzeba nowy bios. Co do softu, który jest zainstalowany na laptopie, to Gigabyte Control Center oczywiście, zakładeczka, która pokazuje nam, jakie mam podzespoły, temperatury, zużycie i tak dalej. Nic takiego nadzwyczajnego. Dalej. Zarządzanie wentylatorami. Kilka profili. Jak gracie, oczywiście sobie możecie włączyć szybsze obroty wentylatorów, macie opcję ECO, żeby się tak szybko nie obracały. Ja używam tej NORMAL, bo sprawdza się ona naprawdę bardzo dobrze. Laptop jest praktycznie, jak coś tam robię na necie, czy oglądam tuba niesłyszalny. Dopiero później staje się głośniejszy, oczywiście, jak coś na nim robię. Pokażę Wam, jak wygląda poziom głośności podczas obróbki Adobe znaczy wideo w Adobe Premiere Pro macie opcję turbo czyli max obrotu wentylatorów no i oczywiście skustomizować sobie ustawić sobie możecie własną krzywą nie ma problemu. W zakładkach general tutaj mamy AI boost, czyli to możemy sobie włączyć też za pomocą skrótu klawiszowego, ja wam od razu może pokażę F12, czyli Ctrl F12 i tak samo możecie sobie skrótowo zmieniać szybkość obrotową wentylatorów, ale nie będę teraz wam tego pokazywał, bo no po prostu Jedną ręką ciężko będzie mi to zrobić. Także mamy tutaj do wyboru tak, AI Boost, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o AI Boosta, czyli Creator Mode. Ja tego właśnie używam podczas obróbki wideo. Po prostu ta opcja, każda z tych opcji ustawia odpowiednio parametry procesora i karty graficznej, tak aby było to optymalne. I na przykład w przypadku Creator Mode procesor ma TDP 40W, a karta graficzna 35 Teraz mam włączone oczywiście oszczędzanie baterii, bo nie potrzebuje dużej wydajności. Mamy też OLED Care, czyli choćby ukrycie paska zadań, dark mode, gdybyście chcieli sobie włączyć. Wiadomo, że OLED no, wypala się dość szybko, jeżeli mamy jakieś tam stałe elementy na ekranie, stąd też warto o to zadbać. Kolejny softcik, który jest zainstalowany, bo też dodam, że nie wiem, czy mówiłem. Jak nie mówiłem, to mówię teraz. Generalnie Gigabyte skalibrował ten ekran to jest ekran skalibrowany. Ale mamy też do wyboru kilka profili, na przykład Adobe RGB. Proszę bardzo, te profile będę tutaj przełączał. Zobaczcie, jak się kolorki zmieniają. Mam nadzieję, że kamerka to dobrze pokaże. dci DC, DC p 3 zawsze mi się to myli. Dobra. 709, sRGB i default, i ja akurat tego używam przez cały czas. Dla mnie najbardziej optymalny. No, i jeszcze jest opcja nieskalibrowanego, to jest, zobaczcie, się od razu ekran mocno rozjaśnił. Generalnie co do jasności ekranu 430 nitów, dla mnie świat i ludzie, więcej nie potrzebuję. Eee, a nawet sobie ten ekran tutaj przyciemniam trochę, żeby nie walił tak mocno po oczach. Także ja i tak 100% jasności nie używam. No dobra, teraz co? Ja postawię być może. A nie, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, mianowicie te dwa porty na boku czyli USB-C z Thunderboltem, mogą też służyć jako display porty. Także ja teraz pokażę Wam, podłączę monitorek, bo taki mam monitorek właśnie na USB-C. Można sobie po prostu rozszerzyć kolejny monitor przy pracy przy Adobe. Fajna sprawa, ja akurat tego monitorka nie będę ze sobą na zabierał, no bo nie ma sensu. Ale pokażę wam, pokazać wam pokażę. I proszę bardzo drugi monitorek podłączony. Oczywiście mamy dwa czarne paski po bokach, no bo monitor jest Full HD, czyli 1080 p No to mamy rozdzielczyć przy ponad 2880 x 1800 Ok, także teraz postawię dwa lapki koło siebie, czyli tego mojego obecnego poprzedniego, można powiedzieć acera z IPS-em. No i zobaczymy, jak wyglądają kolorki. A potem pokażę wam, jak wygląda sprawa szybkości obrobienia tego samego materiału wideo na obydwu tych lapkach. Tak to się prezentuje. Kamera z pewnością tego dobrze nie odda, ale widać jednak duże, ogromne różnice. Na gigabajcie ten obraz jest o wiele bardziej taki żywy. Czarny to jest faktycznie czarny, gdzie na Acerze no jednak ten obraz jest trochę bardziej wyblakły. No i przygotowałem jeszcze to sobie projekt w Adobe Premiere Pro, także pozwólcie, że go odpalę. No i tutaj identyczna sytuacja. Zobaczcie, że na Acerze to fioletowe tło tak naprawdę jest bardziej niebieskie niż fioletowe. A mam dokładnie tę samą scenę. Czarny również nie jest tak wyraźny jak w przypadku Gigabajta. No i generalnie ten obraz tutaj wygląda o wiele lepiej. Ok, tyle jeżeli chodzi o porównanie obrazu, a teraz zerkniemy sobie, ile zajęło wrenderowanie tego samego dokładnie materiału na obydwu tych laptopach. Dodam tylko, że w tym Acerze siedzi Ryzen, 7000, przepraszam, Ryzen 7 4700 U, 16 GB, no i wbudowany układ graficzny Vega. A co jest w Gigabajcie, to już wiecie. Zaczniemy od gigabajta. Eksport zajął 610 sekund, czyli około 10 minut. Temperatury na najcieplejszym rdzeniu w piku 94 stopnie Celsjusza, natomiast średnia wyniosła 76, także naprawdę bardzo przyzwoicie. Oczywiście występował throttling w momencie, kiedy procesor przekraczał 90 stopni, ale generalnie tragedii, przyznam szczerze, nie ma. I teraz zerknijmy na Acera. Eksport zajął, uwaga, 2547 sekund, co daje około 42 minuty. Także przepaść, przepaść. No i ewidentnie tutaj raz, że Intel, a dwa, że przyspieszenie sprzętowe w postaci RTX 4050 robi naprawdę robotę. Dla mnie rewelacja, no bo jednak jeżeli bym musiał powtarzać, powiedzmy, taki render, a często mi się to zdarza, znaczy często może nie, ale czasem się zdarza, czasem się zdarza, no to mam 40 minut w plecy, a tutaj tylko 10. Temperaturki na razie nie były niższe, to trzeba przyznać. Także tutaj je teraz widzicie. Co do kultury pracy tego gigabajta, to około 51 dB podczas eksportu. Nie jest to mało, na pewno jest to dość mocno słyszalne, aczkolwiek no, jak na laptopa w tak małej obudowie nie jest źle, takie jest moje zdanie. Zresztą tak czy inaczej, ja nie będę przy laptopie siedział w momencie, kiedy materiał będzie renderowany. Także nie jest to dla mnie aż tak bardzo istotne. Mimo, że nie jest to laptop do grania, to odpaliłem dla Was trzy gierki, dwie nowsze, jedna starsza w rozdzielczości 1920x1200, bo mam tutaj format 16x10. No a wiadomo, że ta karta raczej nie poradzi sobie z rozdzielczością 2880 na 1800 Jak widać, całkiem komfortowo możemy sobie pograć. Dying Light 2, ustawienia średnie, około ok. 45 fps, Hogwarts Legacy na ustawieniach wysokich. Tutaj też okolice 40 kilku klatek, tak jak najbardziej grać się da całkiem przyzwoicie. No i w końcu starszy tytuł Shadow of the Tomb Raider, tutaj nawet powyżej 60 fps średnio udało się wykręcić na ustawieniach najwyższych. Jak dla mnie całkiem okej. Okay. Na dzisiaj to byłoby tyle. Ja jestem mega zadowolony. Dużo szybciej teraz będę mógł te filmy eksportować. I w razie jakiejś tam wpadki, powiedzmy, gdzie muszę powtórzyć materiał czasami <grym> dwukrotnie, nie będę musiał czekać nie wiadomo ile, żeby zrobić to ponownie. No i do tego dochodzą naprawdę bardzo fajne kolorki. Sami chyba przyznacie, że różnica jest ogromna pomiędzy tym gigabajtem a tym Acer'em, którego miałem wcześniej. Są pewne mankamenty, bo choćby błyszcząca matryca, no niestety OLED i tutaj się inaczej nie da. No i druga sprawa, miałem chrapkę na upgrade pamięci 2x16, no i lipa, bo niestety pamięci są lutowane, także szkoda. Linka do laptopa macie w opisie tego filmu. Nie jest to tania zabawka, trzeba przyznać, ale też dodam, że w często są promki na laptopy gigabyte czy też Aorus'a, także warto to sobie sprawdzać i kontrolować ten temat, jeżeli laptopem oczywiście bylibyście zainteresowani. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv